chcę sprawdzić i zobaczyć, czy wszyscy z Was potrafią przyjąć podstawę strzelecką. Jeśli zauważyliście, że ktoś klęka, to inni też klękają. Palec jest świętą rzeczą i powiem to, wy decydujecie o tym, kiedy trzymacie palec w języku spustowym. Jest wiele szkół, które mówi o tym, że palec musi być zawsze poza kabłonkiem, tylko w momencie, kiedy strzelacie, ma tam być. Nieprawda, bo to wy decydujecie. Jeśli ja wchodzę już na cel, to po co mam tracić czas na to, żeby ten palec dopiero kłaść, jak o jest, są, to teraz kładę palec. Nie, jak już wiem, że będę strzelał, to palec może być już na języku spustowym, a broń może być odetniczona, bo to ja decyduję, czyli ja już idę. W tej ośce poćwiczymy sobie zerwanie kontaktu, jak to wygląda. Idziemy na kąt, na mocny kontakt. Tylko pierwsza osoba może strzelać, nie? W realu byłoby tak, że druga osoba już mogłaby być strzelać, ale to jest ćwiczenie. Do losu, kurwa, do losu! Raz, 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 raz! Koniec, koniec!